No, witam ponownie serdecznie. Kończymy ten temat definicji przestępstwa, a w szczególności w tej chwili zajmujemy się winą. Otóż, proszę Państwa, najkrócej rzecz biorąc, no, istnieją trzy teorie winy: psychologiczna, która utożsamia winę ze stosunkiem sprawcy do czynu, czyli ze stroną podmiotową. Teorię normatywną, ścisłą, która tą przesłankę odrzuca, a opiera się wyłącznie na przesłankach normatywnych ujętych przez ustawodawcę, takich jak zdolność do zawinienia, możliwość rozpoznania. No, na gruncie kodeksu karnego to nie będzie bezprawności czynu, a karalności czynu, ja to jeszcze wytłumaczę. No i brak okoliczności wyłączających winę, tak? Na gruncie z kolei kodeksu karnego będzie to błąd co do faktu i błąd co do okoliczności wyłączających bezprawność. Inne okoliczności wyłączające winę przewidziane w kodeksie karnym nie wchodzą tutaj w grę. Natomiast istnieje jeszcze tak zwana teoria kompleksowa, która te dwie jakby poprzednie łączy, to znaczy przyjmuje przesłanki normatywne i przyjmuje przesłankę psychologiczną. To jest najkrócej. No i jeszcze muszę dodać jedno. Otóż no, niektórzy przedstawiciele nauki twierdzili, czy też twierdzą, że kodeks karny z 1997 roku opiera się na normatywnej teorii winy. No, muszę powiedzieć tak. No, jest to sprzeczne z zapisem w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy, jakim był kodeks karny z 1997 roku, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że kodeks nie przesądza teorii winy, pozostawiając tę sprawę orzecznictwu i teorii. Jeszcze jedna uwaga, jeśli przejdziemy na grunt normatywnej teorii winy czystej, no to mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że w zasadzie nie ma winy umyślnej, czy winy nieumyślnej, jest, może być działanie umyślne, nieumyślne, zamiar umyślny, nieumyślny, ale nie wina. Nie chcę w to głębiej się wdawać, bo jest to sprawa skomplikowana i dość kontrowersyjna. Dla naszych potrzeb przyjmijmy może za profesorem Gardockim, że tutaj jeśli chodzi o postacie winy, nic się nie zmieniło, że interpretacja odpowiednich przepisów kodeksu karnego pozwala również wyinterpretować, że mamy zamiar bezpośredni, czyli ktoś chce, jego zamiarem jest popełnienie przestępstwa, go popełnia, zamiar ewentualny, kiedy nie dąży do popełnienia czynu zabronionego, ale zgadza się, godzi się na jego popełnienie, żeby osiągnąć zamierzony cel. Lekkomyślność wtedy, kiedy ktoś nie chcąc popełnić czynu zabronionego działa w określony sposób, lekceważąc zasady ostrożności, to znaczy bezpodstawnie w świetle doświadczenia życiowego przyjmuje, że tego działania sprzecznego z prawem uniknie. No i najlżejsza postać winy, bo to nam będzie potrzebne potem przy analizie poszczególnych przepisów, to jest lekkomyślność polegająca na tym, że ktoś w ogóle nie przewiduje, że jego działanie ma charakter, może mieć charakter przestępczy, choć mógł i powinien to przewidzieć. Tak? Mógł, kategoria subiektywna, powinien, kategoria obiektywna. Jeżeli chodzi o przepisy kodeksu karnego skarbowego dotyczące winy, to będzie to artykuł 4, 5, 10, 11. Ponieważ artykuł 4 właśnie definiuje, że przestępstwo i wykroczenie skarbowe można popełnić umyślnie, a nie umyślnie wtedy, kiedy kodeks tak stanowi. To znaczy identyczna decyzja ustawodawcy jest, jeżeli chodzi o przestępstwa powszechne, natomiast już nie, jeśli chodzi o wykroczenia powszechne, dlatego że tam przyjmuje się, że wykroczenie można popełnić umyślnie bądź nieumyślnie, chyba że ustawa wyłącza możliwość popełnienia nieumyślnego przestępstwa. Tutaj jest
w stosunku do wykroczeń przyjęta taka sama zasada jak w stosunku do przestępstw. No i właśnie jest powtórzone, są przepisy kodeksu karnego mówiące o czynie zabronionym popełnionym umyślnie, czyli w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym, i nieumyślnie, czyli to, o czym Państwu mówiłem, w formie lekkomyślności, bądź najlżejszej formie, w formie niedbalstwa. Jaka jest wobec tego różnica? No, różnica polega na tym, że w kodeksie karnym skarbowym nie ma tak zwanej winy kombinowanej. To się po łacinie nazywa culpa dole exorta, to znaczy, że sprawca ponosi wyższą odpowiedzialność karną, surowszą odpowiedzialność karną za skutki swojego umyślnego działania, które jednak obejmował tylko winą nieumyślną. Działał umyślnie, a nieumyślnie spowodował. No, takim przykładem szkolnym to są skutki bójki, na przykład, której ktoś bierze udział umyślnie, ale nie godzi się na to, żeby w wyniku tej bójki ktoś inny poniósł śmierć. No, jeżeli przyjmiemy, że przynajmniej mógł i powinien przewidzieć, że realia tej bójki stanowiły zagrożenie dla życia człowieka, to wówczas będzie odpowiadał w ramach tak zwanej konstrukcji winy kombinowanej. I tej winy kombinowanej tutaj w kodeksie karnym nie ma. No, wspomnieliśmy sobie, że przesłanki normatywne, no, to jest przede wszystkim zdolność do zawinienia, a więc osiągnięcie określonego wieku przez sprawcę według granicy ustalonej przez ustawodawcę, przez normę. Tą granicą jest wiek 17 lat i na gruncie kodeksu karnego skarbowego tutaj jest bez wyjątku, w przeciwieństwie do kodeksu karnego, gdzie przy pewnych czynach ta granica obniżona jest do lat 15. No, zdolność do zawinienia to jest również poczytalność, to znaczy możliwość rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Różnica tutaj polega na tym tylko, że kodeks karny skarbowy inaczej definiuje skutki znacznego ograniczenia poczytalności, bo jeśli chodzi o niepoczytalność całkowitą, to jest sprawa jasna, kto jest niepoczytalny, nie rozumie znaczenia czynu lub nie może pokierować swoim postępowaniem, albo jedno i drugie, nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Natomiast jeżeli chodzi o znaczne ograniczenie poczytalności, to przepisy KKS, artykuł 11, paragraf 2, powiada, że sąd może orzec karę w wysokości nieprzekraczającej 2/3 górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za przypisane przestępstwo. Sąd może także nadzwyczajnie złagodzić karę, a nawet odstąpić od jej wymierzenia i środka karnego. Czyli tutaj sąd ma znacznie bogatszy wachlarz liberalizacji tej odpowiedzialności niż w kodeksie karnym, gdzie w sytuacji znacznego ograniczenia poczytalności sąd może co najwyżej nadzwyczajnie złagodzić tą karę. Natomiast trochę inaczej, no, z uwagi na to, że jak powiedziałem, kodeks karny jednym tchem wymienia wykroczenia i przestępstwa, trochę inaczej traktuje tutaj wykroczenie, mianowicie wykroczenie popełnione w stanie o ograniczonej znacznie poczytalności, wówczas powoduje to, że sąd może odstąpić wymierzenia kary i środka karnego. Jeżeli chodzi natomiast o okoliczności wyłączające winę, no to kodeks skarbowy te okoliczności ma bardziej ograniczone niż kodeks karny, tak? Bo mamy okoliczności wyłączające bezprawność, mówiliśmy o tym, i okoliczności wyłączające winę. O tych, o bezprawności mówiliśmy, teraz przejdziemy do okoliczności wyłączających winę, poza tą okolicznością, o której mówiliśmy, mianowicie niepoczytalnością sprawcy. I to odłożymy sobie do następnego spotkania.